Ach, jest, mamy niebieskie tło, ale konkretnie to niebieskie tło, więc wszyscy wiecie, co to oznacza. Czas na dostawę nowych komiksów od Nonstop Comics. Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i mam wam do pokazania dzisiaj dostawę lipcowych komiksów od Nonstop Comics. One jak zwykle wyszły pod koniec miesiąca, więc do mnie spływają dopiero na początku sierpnia, ale w każdym razie mamy dzisiaj 4 komiksy. W lipcowych komiksach mamy trochę takie połączenie różnorodności i tego, co mieliśmy już wcześniej, bo na przykład w maju mieliśmy zupełnie każdy komiks z różnym formatem, co było jeszcze ciekawsze do analizowania. W czerwcu mieliśmy wszystkie w takim samym jednakowym formacie, a tutaj mamy troszkę różnych przypadków, ale to są wszystko kontynuacje serii, które wychodziły już wcześniej i to tak naprawdę wcześniej, biorąc nawet pod uwagę te Rat Queens, to jest jedna z pierwszych serii wydawana przez Nonstop Comics, więc zacznijmy sobie jak zwykle gabarytami od najmniejszego do największego, skoro daty premiery nie da się rozróżnić. Wszystkie miały premierę 27 lipca. Nie zwracałem wcześniej uwagi na to określenie, ale sam wydawca nawet określa serię Last Man jako francuskie Dragon Ball? Ze znakiem zapytania. Frankofońska manga? Im dłużej o tym myślę, to określenia mają trochę sensu i też, czy ja też nie jestem jakimś wielkim specjalistą odnośnie Dragon Balla. Czytałem ostatnio tylko ten full color. Akurat ten komiks nie jest full color, bo na początku zaczynamy od tych kilku kolorowanych stron, a później cała reszta komiksu jest czarno-biała. To jest taki troszkę mniejszy format, jak właśnie porównacie sobie do tych jakby standardowych wydań non-stop komiksowych, to na przykład tych Image'owych czy Boom Studios, to się prezentuje tak, ale wiadomo, biorąc pod uwagę, że to też jest frankofoński komiks, grzbiet w drugą stronę, jest troszkę grubszy, bo ten papier offsetowy jednak jest no, trochę inny. Pamiętacie, że kiedyś wam chyba opowiadałem o tym komiksie jako o czymś, co w sumie nie wiem, co do końca się dzieje tutaj, bo ten świat jest na tyle zwariowany, na tyle różnorodny, na tyle łączy różne konwencje, różne epoki, że czasami trudno się połapać, więc tutaj widzimy różne elementy troszkę futurystyczne, trochę fantazy, trochę współczesności, trochę... Ten komiks to jest wszystko wpakowane w jedno i to jest właśnie urok tej serii. Ale za tym wszystkim stoi jednak ludzka historia. Na końcu jak zwykle pamiętnik ekipy produkcyjnej Lastmana, czyli różne humorystyczne obrazki, kadry. Cena okładkowa to 49,90. Z zewnątrz mamy folię soft touch na całości, taką miękką, przyjemną w dotyku. Ale to jest nadal miękka oprawa. Dobrze, ale jeszcze bardziej rozsadził mi mózg pierwszy tom tej serii, czyli znajdujemy ich, gdy są już martwi. Oh. To jest tom drugi serii, 144 strony, też miękka oprawa, też, znaczy ta była trochę inna, bo nie była zadrukowana w środku, była pusta, ta jest trochę sztywniejsza, ale nie ma żadnych artworków z wewnątrz, ale na zewnątrz również folia soft touch. I cena okładkowa 54,90. Trochę więcej stron niż w przypadku tomu pierwszego, bo w pierwszym było 136, a w tym 144, ale to jest różnica, której nie widać gołym okiem. Jak gdzieś widzę tę okładkę w internecie, to zawsze mnie to myli, że to jest anglojęzyczne wydanie, bo widzicie We Only Find Them When They're Dead jest na całym ogromnym. No ale wiecie, dopasowywać ten napis do tego, znaczy to chyba by było wykonalne, ale też chyba po co. Cena też się różni troszkę od pierwszego tomu i widzicie, pomimo tego, że pierwszy tom wyszedł, a nie dobra, wyszedł w październiku tamtego roku, więc już trochę czasu minęło, 48, a ten 54,90, wewnątrz papier kredowy, a sama historia, boję się, w jakim kierunku to podąża, bo jak widzicie, to jest imponujące wizualnie, to jakby te kadry są przepełnione kolorami, przepełnione kosmicznością, stylem, ale pierwszy tom był dziwny. Ale to jest prędzej takie science fiction, które przypadnie mi do gustu. Widać, gdzie się zaczynają poszczególne rozdziały, aczkolwiek okładki są przerzucone na sam koniec. Do galerii okładek, informacje o autorach na końcu i to tyle. Dobrze, i wróćmy do tej jednej serii, która jest wydawana od dawien dawna, aczkolwiek chyba w przypadku poprzedniego tomu już przeszła małą zmianę. Co? Dobra, nie rozumiem. Wydaje mi się, że poprzedni tom Rat Queens był wydany w
innej oprawie. To znaczy jasne, to jest miękka oprawa. W sumie to jest najbardziej zbliżone do tego, co było już od samego początku. Na całości jest lakier, okładka jest śliska, błyszcząca, z przodu, z tyłu, wszędzie żadnych elementów matowych, żadnej folii soft touch. Wydaje mi się, że poprzedni Tom Rad Queens, przynajmniej poprzedni, był wydany z okładką matową, z folią soft touch. Więc tak, mamy jednorazową zmianę okładki, a właściwie to była wcześniej jednorazowa zmiana okładki, a teraz wracamy do tego, co było wcześniej. Cena okładkowa to 56,90. Też ten tom jest trochę chudszy, bo tylko 138 stron w porównaniu do poprzednich 152, ale to jest nadal komiks na papierze kredowym, śliskim, błyszczącym, tak samo jak w przypadku znajdujemy ich, gdy są już martwi. Ta seria na pewno jest daleko, daleko od takiego standardowego fantazy. Seria momentami wulgarna, brutalna, szczera do bólu, śmieszna, straszna, bardzo różna, naprawdę. Ten komiks to jest roller coaster. Komiks do ostatniej strony, żadnych dodatków, żadnych okładek, ale chociaż nie, wydaje mi się, że okładki poszczególnych rozdziałów, poszczególnych zeszytów są zawarte już pomiędzy historiami. Oh well, dobrze, to są Rat Queens. Jakby pomimo tego, że mamy lekką zmianę okładki, inną teksturę, to jest to ten sam gabaryt. I żeby było śmiesznie, ten tom wyszedł prawie równo rok po poprzednim tomie, bo tom szósty mieliśmy w lipcu 2021. I na deser mamy serię, której nie widzieliśmy od początku roku w sumie, bo od stycznia, czyli Duna, Ród Atrydów. Jako dosyć amatorski entuzjasta Duny czekam na wszystkie wizualne rzeczy, które wychodzą z tego uniwersum, chociaż wiem, że jakbym chciał się wczytywać w Dune i w historię i w to, co było wcześniej, to mam tego mnóstwo i tak pod dostatkiem, ale i tak czekam na każdą powieść graficzną. Wiadomo, na film, który wiemy, kiedy wyjdzie, bo pod koniec 2023 roku, czy na serial, który w sumie nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie, ale tak, w każdym razie, Duna Ród Atrydów, tom trzeci, 112 stron, czyli tak samo jak w przypadku tomu drugiego. Format się nie zmienia, gabaryt się nie zmienia, wszystko jest bardzo podobne i jest bardzo spójne. Porównując i do pierwszego, i do drugiego tomu, wszystko jest bardzo, bardzo podobne, oprócz tak naprawdę ceny. Cena wzrosła całkiem znacznie, bo teraz jest to 59 zł. Wcześniej za poprzedni tom było to 51,90, no ale tak, to był styczeń 2022. To były zupełnie inne czasy. Jakby biorąc pod uwagę, że to jest ten sam rozmiar stron co Rat Queens, czy właśnie znajdujemy ich, tylko w twardej oprawie i z dosyć niewielką ilością stron, to ten komiks zrobi się taki już nawet troszkę droższy. 112 stron. Aczkolwiek nie jest to aż tak zauważalne, właśnie chyba przez tą twardą oprawę. Ale dobra, jak zwykle, piasek na wyklejce, stopki redakcyjne i historia kontynuowana z poprzednich tomów. Na każdy tom przypadają 4 zeszyty. Tutaj zaczynamy od zeszytu 9. I tak się prezentuje ten komiks. Prequel książkowej Duny, historia Leto Atrydy. Adaptacja historii, którą już można było też doświadczać książkowo, aczkolwiek uwielbiam ten komiks. Na końcu mamy różne warianty okładkowe. Całkiem sporo, bo mamy i kilka zakulisowych materiałów, jak wyglądało to na etapie scenariusza, tworzenia plansz. Na zewnątrz na okładce mamy folię soft touch, na całości miękką, przyjemną w dotyku, aczkolwiek aż taką stawiającą opór. Ale to chyba przez to, że jest na twardej oprawie, więc tak się prezentują 3 tomy Duny Ród Atrydów. I dla porównania, Duna od Rebisa, ona była zawsze już troszkę mniejsza, ale ten gabaryt różnił się trochę. Która w sumie jest krótsza, w sensie niższa, ma mniejszą wysokość, ale na szerokość jest troszkę też grubsza. A więc to są wszystkie komiksy od Nonstop Comics z tego miesiąca, to czy z lipca, z ostatniego miesiąca, ostatnie najnowsze komiksy, które wyszły na polskim rynku. Jeśli jeszcze nie macie któregokolwiek z tych komiksów, to możecie je kupić klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. A jeśli już czytaliście, jeśli na przykład czytaliście któreś z tomów tej serii już wcześniej, jeśli przymierzacie się do zakupu tych, to dajcie mi znać w komentarzach i sobie nawzajem, czy warto i co warto. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.